To kolejna zabawa organizowana przez koło gospodyń. Wasze zabawy są słynne na całą okolicę. Skąd pomysł? Od jak dawno organizujecie? Ja tutaj się sprowadziłam do Wieżnej 23 lata temu i już te zabawy opłatkowe były. Jako jedyne w gminie, bo ja się nie spotkałam z takim zabawiem. I my kultywujemy to do tej pory, nie przerywając. Co roku mamy zabawę opłatkową z opłatkiem. Proboszcz zawsze przychodzi, składamy sobie życzenia. Rozpoczynamy kolędą. No i tak trwa to tyle lat. Jak nasza wiejska tradycja każe, zbieramy się wspólnie po świętach Bożego Narodzenia, aby się spotkać, aby sobie złożyć samych pomyślności. Dlatego proszę rozdać opłatki. Dwa, trzy słowa, naprawdę nie będę zabierał cennego czasu, bo zabawa czeka. No dziękuję bardzo parafianom za pamięć, chociaż przybyłem tylko piękny i młody, za 50 lat, ale takie jest życie. Jednak ten czas bardzo szybko mi tutaj upłynął i dlatego dziękuję parafianom za pamięć. No, w tym roku też jeszcze będę miał jedną uroczystość, 25 lat kapłaństwa, z czego 12 spędziłem tutaj w parafii Wierzchu. Dlatego dziękuję bardzo za pamięć i niech Pan Bóg błogosławi wszystkim i życzę wesołej zabawy. Parafię zwalniam z mszy świętej porannej, ale tylko porannej. O 11.30 mają przyjść. O 11.30 mają przyjść na przeświętę. Dziękuję bardzo, wesołej zabawy. Jakby nie było 12 lat ciężkich robót w Wieżnej. Szanowni Państwo, może chciałbym poprosić Panią Burmistrz jeszcze o parę zdań. Brawo! Ja też bardzo szybko, bo zabawa czeka. Przychylam się do szczerych życzeń dla księdza proboszcza. I dwa słowa. Serdeczne gratulacje dla wszystkich wierzbian za wicemistrzostwo Dolnego Śląska w konkursie Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska. To jest wielki sukces. To jest jedno. I drugie, ogromne podziękowania dla tych wszystkich, którzy wiele pracy włożyli w to, aby ta świetlica tak wyglądała, jak wygląda. Ja wiem, że jeszcze tej podłogi brakuje. I dzisiaj na pewno to odczujemy i na sukniach, i na butach. Ale to jeszcze następny etap. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy naprawdę wiele pracy włożyli w to, aby dzisiaj ta sala była tak piękna. Dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie i życzę szczęśliwego, dobrego, nowego roku. Wszystkiego dobrego i życzę wspaniałej zabawy. Do białego rana. Szanowni Państwo, 50 lat temu przyszedł na świat nasz ksiądz proboszcz. Dlatego dzisiaj dla nas ten opłatek jest szczególny. Chcielibyśmy wdzięczności za to, że jest zawsze z nami, że opiekuje się nami i naszymi duszami naprawdę dobrze. Wręczyć hutorów. I zaśpiewać tradycyjny stolar. Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie.
dlatego... Pierwsza zabawa w odnowionej świetlicy. Skąd pomysł na odnowienie, skąd pieniądze? Część pieniążków dołożył nam Urząd Gminy. Wszystkie pieniążki z nagrody, które wygraliśmy w Mościsku, też weszły w tą salę, w ten remont. I poza tym z własnych środków uzyskanych, które zarobiliśmy na festynach i na innych zabawach, też włożyliśmy w tą świetlicę. Z Rady Sołeckiej i z Koła Gospodyń Wiejskich. Kto przyczynił się do tego remontu? Mieszkańcy? Głównym pomysłodawcą był nasz radny. Od samego początku myśleliśmy właśnie o tej sali, tylko jakoś nigdy nie było na to jakichś pieniążków do zdobycia i tak pomysły do końca, żeby to wszystko zrealizować. W końcu postanowiliśmy się właśnie po tym konkursie zabrać z tego remontu, bo ona jakoś po prostu wyglądała. Teraz wygląda bardzo fajnie i jest nam w tym momencie miło zaprosić innych gości na nasze zabawy. Czy są jakieś osoby szczególnie zasłużone przy remoncie świetlicy? Tak, jest wiele osób. Mariusz Bryła, mój mąż Radek Urbanik, Maciek Jagła, Marcin Kalista, nasz sołtys, Waldek Grzeszowski pomagał również, strażacy. Koło gospodyń wiejskich uporało się z tym bałaganem po tym remoncie. Jest wiele osób, których nie chciałabym pominąć i którym chciałabym serdecznie podziękować. Szczególnie chciałabym podziękować jeszcze sponsorowi naszemu, który ufundował kafelki na całą naszą odnowioną toaletę, panu Przemkowi Pławeckiemu. Prowadzi swoją firmę Hurman. Dzięki temu nie musieliśmy wydawać dodatkowych pieniążki na to, żeby ją właśnie w takim stanie zrobić, jaka jest teraz. Czy to już koniec remontu? Macie jakieś dalsze plany? Jeszcze nie jest koniec, jeszcze musimy wykończyć różne rzeczy, takie drobnostki, gdzie diabeł tkwi w szczegółach. Wymalować drzwi musimy, chcemy się zająć tym głównym wejściem, żeby tamtędy właśnie wprowadzać naszych gości. Wymalować jeszcze musimy korytarz, odnowić drzwi i jeszcze wykończyć kuchnię koła gospodyń wiejskich.